na narodowe. Dzisiaj honorujemy potrójne święto. Święto Polonii i Polaków za granicą, święto flagi polskiej oraz święto Konstytucji 3 maja. Maj to też dzień flagi polskiej. Kolory flagi polskiej to kolor biały u góry i kolor czerwony u dołu. Trzeci powód do świętowania to święto Konstytucji 3 maja. To właśnie 3 maja 1791 roku w Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalono Konstytucję, pierwszą w Europie i drugą po Stanach Zjednoczonych na świecie. Jesteś też znany duchem niewobecności, nasza niezapomniana działaczka, która działała zawsze w Stowarzyszeniu Misjonów, była zastępcą prezesa Edyta Pelsztyńska. Ona jest zawsze z nami duchem, pamiętajmy to. Tak jak powiedziałam, mamy potrójną okazję do świętowania. Życzymy obecnym gościom udanej zabawy w naszej polskiej wspólnocie, rodzinie. Pamiętajmy, nasz czas tutaj jest ograniczony, więc nie marnujmy go. Trzeba żyć, a nie tylko istnieć. Na to ci pieniędzy i w dom cię zagnieźli się biorę. To rozum na głowę, bo ty na mnie powiem, co sprzedać mi się, nie sprzedać. Do szaleństwa, do wieczora i jeżdżą.
Państwo, jesteśmy na Palaka Wiki, z nami prezes Stowarzyszenia Lizbien Bożena Wróblewska. Jak widać za nami, przednia zabawa, Polonia się bawi. Po 2,5 roku prawie nasza polska rodzina, co żyje we Włoszech, spotkała się, aby świętować potrójne święto. Święto Konstytucji 3 maja, święto Polonii, Polaków za granicą i święto flagi polskiej. Ale Polonia bawi się super, jak widać, cały czas za nami, przednia zabawa, Polonia tańczy, bawi, czyli cieszą się, że mogli wrócić do normalności, prawda? Bardzo się cieszymy, bo my wszyscy, Polacy, to jedna rodzina i wyznajemy jedną zasadę, taniec to życie. Dziękuję bardzo. W końcu, po 2 latach długiej pandemii, mogliśmy się spotkać ze Stowarzyszeniem Siemę na Palaka Wiki, aby się wspólnie bawić.